Widzicie wy ten wał? Ten tam tutaj i tutaj, tutaj. To taka ciekawostka. On jest dużo mniejszy od tego wału, który robią oszusty. Dziękuję. A tutaj się ktoś postarał. No, nawet nieźle mu wyszło. Nawet postarał się bardziej niż ja przy tworzeniu filmów. Chociaż jak tak patrzę na pisownię, no to... w sumie nieważne. Podobny poziom. Czołem, witam i zapraszam na rozmowę kolejną z Capital Trust Investment. W tle będzie grubo. Powiedziałbym nawet, że bombowo, ale o tym później, w odcinku. Dziękuję, do usłyszenia. Dzień dobry, kto tam? Oskar Poremski z tej strony. Dzwonię odnośnie rejestracji na naszej platformie na Facebooku. Pan był zainteresowany dodatkowym dochodem. Zgadza się? Dzień dobry, tak, zgadza się. Jaka platforma? Platforma się nazywa Capital Trust Invest. A, Capital Trust. Znam. Kojarzę, I może pan mnie zorientować, jak do pana mogę się zwracać, bo mam tutaj dane kontaktowe Twitter Kowalski i w e-mailu mam Bogdan. No pan tak, się nazywa Bogdan, czy... Nie, ja się nazywam Fidel Kowalski, tak jak się rejestrowałem. Fidel Kowalski. Tak. Bogdan to w sumie przez przypadek wyszło, wie pan. Przez przypadek? Aha, nie ma problemu. Z e-mailem. No. Dobrze, czy może... czy ma pan teraz czas, żebym spokojnie porozmawialiśmy o tym? A proszę mi powiedzieć, proszę pana, ile to potrwa? Ile to kosztuje? Ile to potrwa teraz? A, ile to potrwa? To 10 minut dosłownie. No dobra, to 10 minutek znajdę. Okej, nie ma problemu. Panie Fidolu, może mnie pan zorientować, co pana najbardziej zaciekawiło w naszej reklamie? No wie pan, no generalnie to można powiedzieć, że i wszystko i nic, nie? No reklama jak każde inne, coś tam było o zarabianiu pieniędzy takim dodatkowym, nie? I tak inwestowaniu, wiadomo, zarobkach pasywnych, no to w sumie to jest dla mnie nowość, wie pan, to postanowiłem, że sobie tam poklikam, spróbuję, może ktoś oddzwoni, no i właśnie rozmawiamy. Aha, okej. Cały taki logiczny łańcuch. Tak, cały taki logiczny łańcuch, spowodowany brakiem myślenia po prostu. Aha, okej. Tak. Okej, rozumiem. A pan teraz, jak w ogóle pan dysponuje wolnym czasem? Czy pan teraz pracuje, nie pracuje? Jak teraz u pana wygląda sytuacja? Tak, pracuję teraz. Wolny czas, no to panu powiem tak słabo bardzo. Właśnie dlaczego to pytam, bo mamy takie dwa sposoby dla współpracy. Z większą ilością czasu poświęconego i mniejszą. Właśnie chciałem zorientować, jak pan... ma dużo tego wolnego czasu w całej tygodnia. No nie będzie to wyglądało jako druga praca, po prostu to zależy od sposobu handlowania i sposobu współpracy, które możemy zaoferować. No dobrze, a to mówił pan o dwóch sposobach, a jakie to sposoby? Okej, ja bym może panu w takim razie w dwóch słowach, że nie mamy dużo tak czasu wolnego, żeby gadać o tym, nie wiem, po pół godziny i godzinie. Mhm. Ja panu mówię, jak w ogóle, na czym polega u nas współpraca, na czym się w ogóle zajmujemy i omówię dwa sposoby do współpracy. Okej? No okej. Właśnie o to mi chodziło. Okej. Nasza firma się nazywa Capital Trust Invest. Tak. To jest dom inwestycyjny. Nie jest to żadna firma brokerska lub maklerska. Różnica jest taka, że my nie pobieramy prowizji od depozytów naszych klientów. Mhm. Firmy brokerskie, maklerskie pobierają. Klienci naszej firmy zarabiają na wzroście i spadku cenowym na różne aktywa. Czyli zarabiamy na zwykłe spekulacje, kupujemy jakieś aktywa taniej i sprzedajemy drożej. Lub odwrotnie, bo rynek finansowy daje możliwość zarabiać z dwie strony. Pan w ogóle miał jakieś wcześniejsze doświadczenia na rynku finansowym, czy nie? No nie, no tak jak mówiłem, to jest nowość dla mnie, całkowita. Aha, okej. Tak. No właśnie, na jakich aktywach pan może zarabiać? Na akcjach takich firm jak Google, Apple, Biedronka, Orlen, Lotos, różne firmy międzynarodowe, polskie, krajowe, nie ma różnicy. Lub na surowcach, ropa naftowa, na kryptowalutach, na parach walutowych.
nie wiem, czy pan słyszał, w zeszłym miesiącu były wybory w Turcji i często jest tak, że przed wyborami waluta tego kraju idzie w dół, a po wyborach rośnie. Właśnie nasi klienci bardzo dobrze zarabiali na spadku cenowym tej właśnie tureckiej liry. A, proszę pana. Najważniejsze... Proszę pana, tak. W Turcji to tam nie wiem, jak to wygląda, bo ja to w Turcji nie siedzę, ale powiem panu jedno przed wyborami parlamentarnymi. Nie, no może pan coś słyszał o tym. Przed wyborami parlamentarnymi to w każdym kraju się dzieją po prostu takie cuda i dziwy, no. Że to jest głowa mała, proszę pana. Zgadzam się. No, zależy od kraju, tak, ale przeważnie taka sytuacja się odbyła. Taka tendencja jest. Przed wyborami i po wyborach. Tak. Powiem panu tak, że pan nie będzie tutaj handlować samodzielnie na tej, powiedzmy, giełdzie światowej. Pan będzie mieć taką osobę dla wsparcia, taką pierwszą osobę, specjalista z doświadczeniem powyżej 8 lat, który panu tłumaczy krok po kroku, co trzeba robić, jaką transakcję otwierać, kiedy zamykać i tak dalej. Ale nie będzie to wyglądało w taki sposób, że pan będzie poświęcać temu, nie wiem, 10-12 godzin. Mamy takie sesje handlowe, średnio one trwają od pół godziny do dwóch. Czyli dostosujemy indywidualny grafik, po każdej sesji handlowej pan się omawia i krok po kroku będzie pan się szkolić, ten ekspert będzie pana wspierać, pomagać i wspólnie z panem handlować na giełdzie, od poniedziałku do piątku. To jest właśnie taki drugi sposób do współpracy. Z większą ilością poświęconego czasu, tak do dwóch godzin, tak dziennie, kilka razy w tygodniu. I mamy taki pierwszy sposób handlowania, handel automatyczny na podstawie sztucznej inteligencji. Czy pan coś słyszał o niej, o ChatGPT, sztuczna inteligencja? No chcąc, nie chcąc, tam coś słyszałem. No właśnie, nawet teraz się dużo w sieci sklepów żabek. Są takie sklepy, które w ogóle nie posiadają kasjerów. Po prostu wchodzisz, skanujesz sobie aplikację mobilną i ściągają się automatycznie środki z konta. Słyszał coś panu o takich Galaxy? Słyszałem. Działają w Polsce, ale na razie jakby nie są zbyt popularne tego typu sklepy. No jeśli tak. Mówimy o żabce, no, ale Tak. No wie pan, do czego to się wszystko rozwija, żeby po prostu zamienić niektóre zawody, żeby po prostu nie płacić ludziom, po prostu płacić za prąd, powiedzmy, tak? No to jest, proszę pana, to jest wszystko sprowadza się do finansów, proszę pana, to jest optymalizacja po prostu całego procesu. No tak, po prostu minimalizacja kosztów. Tak. Tak, i właśnie ten handel automatyczny działa na podstawie sztucznej inteligencji, taki robot działa na podstawie matematycznych algorytmów, monitoruje, analizuje rynek za pana i prawidłowo określa kierunek ceny aktywa. Pan tylko włącza i włącza tego robota oraz ustala limity. Jaki dochód może pan liczyć w ogóle w skali miesięcy? A ile pan by chciał zarabiać dodatkowo, może mi pan powiedzieć? Tak dodatkowo do swojego miesięcznego wynagrodzenia. Ile bym chciał zarabiać dodatkowo? O, to zależy od pana, jak mi tam pan poprowadzi. Aha, nie ma problemu. No ja chciałbym mieć chociaż jakieś dane, żeby się orientować, bo wie pan, osoby, które, nie wiem, prowadzą swoją działalność, to oni chcą przemnożyć swoje oszczędności i zarabiać, no nie 2000 zł dodatkowo, a ludzie, którzy pracują, nie wiem, jakieś pracy, to im 2000 dodatkowo na wydatki jakieś swoje takie miesięczne byłyby okej. Okay. To dla pana jaki dodatkowy dochód będzie okej? Okay? No myślę, że z tego, co pan powiedział, to bardziej ta druga opcja. To by była okej. Okay. Ta druga opcja, tak. Czyli tak rozumiem, że z powodu inflacji ceny poszły w górę i teraz mniej się da się odłożyć, tak? Od miesięcznego wynagrodzenia, jak było wcześniej. I po prostu więcej wydaje pan na, no na, nie wiem, na paliwo, jeżeli pan prowadzi samochód, na prąd, na mieszkanie, tak? No tak, no ogólnie rzecz biorąc, no siła nabywcza pieniądza, no nie jest już taka sama jak kilka lat temu, no to wiadomo, że się więcej płaci za wszystko. No tak. Właśnie w zachodniej Europie, nie wiem czy pan wie czy nie, dużo ludzi oprócz swojej zwykłej pracy mają jeszcze jakieś inne źródła dochodu. Lub to jakieś dywidendy, lub to jakieś, nie wiem, procenty z depozytów. Wie pan, żeby nie zależeć tylko od miesięcznego wynagrodzenia. Właśnie teraz dużo się
takich osób interesuje i po prostu szukają różne takie źródła dochodu, żeby po prostu nie zależeć od jednego miesięcznego wynagrodzenia. To po prostu zwykła kwestia dywersyfikacji dochodu, wie pan. Okej, okay, ja wam wtedy panu powiem tak, o dochodzie, na jaki pan może liczyć. My gwarantujemy 17,37% w skali miesiąca. Mhm. Czasami może być i do 50, ale to zależy od wahań rynkowych. My gwarantujemy 17,37%, jeżeli pan będzie wszystko robić, co panu mówił. Czyli nie prowadzić taki samodzielny handel, bo wie pan, czasami jest tak, że nie wiem, po jednym miesiącu po prostu mówią, że ja wszystko wiem, wszystko, ja nikogo nie potrzebuję i potem po prostu takie zarobki wychodzą nie na to, co nasi klienci się spodziewają. Jeżeli pan będzie robić wszystko, co panu tłumaczył, tak, to pan na pewno gwarantujemy te 17,37% w skali miesiąca. Nasz interes jaki w ogóle? My zaraz pobieramy 11% prowizji, tak? 11% prowizji od czystego zysku pana. Przykładowo, jeżeli pan w skali miesiąca zarobił tam 1000 euro, tak? Dobra, wiadomo, matematykę to ogarniam. Tak. To 890 zostaje u pana. Te 11% wliczają się podatki oczywiście. Bo każda legalna firma musi płacić podatki, bo firmy finansowe są sprawdzane przez firmy audytorskie. Wie pan, tak rozumiem, że panu tego nie trzeba tłumaczyć. Wszystko pan wie, jak to działa. No proszę pana, no 5 lat nie mam, no to trochę się orientuję już, nie? Bardziej. Tak. Jak świat no działa. No tak. Czy wszystko na ten moment jest panu zrozumiałe? No na ten moment tak. Mogę panu w takim razie przedstawić, jakie mamy w ogóle pakiety do wyboru dla takiej współpracy. Mamy takie 3 pakiety. Maksymalne to jest kwota 1000 dolarów, czyli taka kwota wejścia, tak? Mhm. Od jakiej kwoty nasze klienci zaczynają. Druga kwota to jest 500 dolarów i najmniejsza to 300 dolarów. Depozyty. Jaka kwota bardziej panu odpowiada? Ja wiem, wie pan, ja to tam się nie znam normalnie, nowy jestem, to ja bym nie ryzykował, to za te 300 bym może wszedł na początek, a później to zobaczymy, jak to zaskoczy, nie? To się może coś sypnie więcej. Oczywiście, ja zawsze swoim ludziom, no takim początkującym osobom mówię, że po prostu zacząć od małego, żeby po prostu zobaczyć, jak to wszystko działa, zapoznać się z platformą, wypłacić swoje wynagrodzenie i po prostu zdecydować, czy kontynuujemy dalej współpracę, czy nie. Nikt, proszę pana, panie Fidol, pana tutaj na siłę trzymać nie będzie. Powiem panu tak, że poszukujemy takich bardziej partnerów na długotrwałe relacje, żeby nie zarobić tam na przykład jednej prowizji, a zarobić tam w ciągu pół roku, roku takie parę prowizji, żeby im częściej nasi klienci opłacają sobie pieniądze, tym więcej my zarabiamy. To jest po prostu matematyka. Wie pan. No wiem. Okej. Okay. Czy jeszcze chciałbym zapytać, czy teraz dużo ludzi ponabierali różnych kredytów, nawet moi klienci. Czy pan ma jakieś zadłużenie finansowe takie, czy nie? No, proszę pana, tak oficjalnie to nie mam. Oficjalnie to nie ma. Oficjalnie to nie ma. Okej, czy nie ma pan żadnych komórników, mam nadzieję, tak? No, oficjalnie to nie mam. Okej, rozumiem. No właśnie, to jest kwestia taka, że po prostu nie możemy współpracować z ludźmi, którzy mają komórników, bo po prostu często jest tak, że po prostu zarobione środki, jakie wypłacamy naszym klientom, po prostu te komórniki automatycznie ściągają z konta. Wie pan. No trochę tak. Ciężej jest to. Czyli takich zbyt dużych kredytów pan nie posiada, tak? Takich zadłużeń finansowych. No oficjalnie nie posiadam nic. Okej. Okay. A nieoficjalnie pan tak rozumiem, że posiada, tak? A nie, nieoficjalnie to może nie będę mówił, bo to skomplikowana sprawa. No okej. Okay. Dobrze, to nie będę tego, no tej, powiem, tego tematu trzymać się. Może pan to spokojnie, jeżeli już będzie pan współpracować z nami tak dłuższy czas, może nawet z panem ekspertem się pokonsultować i indywidualną strategię, nie wiem, na pokrycie tego, powiedzmy, nieoficjalnego zadłużenia. Żeby, jeżeli pan nie chce się tym dzielić, nie ma nic strasznego. Jeżeli pan, bo my tak bardziej na oficjalnych zasadach,
Jeżeli tam, nie wiem, pan ma komornika, jakieś fundy, to właśnie takie mamy wyjątki do współpracy. Jeżeli pan nie ma żadnych takich sesji w sądzie, komorników, to w tej kwestii ma pan możliwość do współpracy z nami. A jeszcze chciałbym zapytać, panie Fidolu, a z jakiego banku pan korzysta tak na codziennie? Codziennie? No, lub z aplikacji? Bank pocztowy zazwyczaj. Bank pocztowy. No tak. Mhm. Okej. Okay. Tak rozumiem, że pan dokonywał jakichś zakupów w internecie, tak? Z tego banku. No tak, tak. Kupował coś tam na Amazonie, tam na Allegro. Aha, okej. Okay. No, czasem się zdarza. Jest po prostu kwestia taka, że kiedy aktywujemy konto handlowe, my przywiązamy kartę jednego banku, żeby pan, z której pan zasila swoje konto handlowe z tej karty, na to i łącznie pan może sobie wypłacić. Jest to w celu bezpieczeństwa, żeby nie było żadnych spekulacji. Po prostu, żeby pan na pewno nasz dział finansowy każdą transakcję sprawdza, jeżeli pan na przykład zasila swoje konto z jednej karty i wypłaca na tą samą, to nie będzie żadnego problemu. Ale oczywiście, jeżeli pan, nie wiem, zmienia swoją kartę, to przez dział finansowy może to pan zrobić. Jest to po prostu w celu bezpieczeństwa, żeby nie było żadnych spekulacji i nikt po prostu nie wypłaca na inne karty. Okej, panie Fidol, czy na ten moment ma pan jakieś pytanie? Tak, właśnie tak. Okej. Kurde, ja już chciałem, no. Wszyscy chcą. No wiem, że wszyscy chcą, no. Czemu nie? No wie pan, jeżeli to nie będą jakieś, nie wiem, miliony dolarów, bo ja oczywiście panu nie obiecuję jakiejś złotej góry na początku. Oczywiście już po trakcie współpracy może pan sobie zdecydować, jeżeli będzie pan mieć jakiś porządny dochód, to może pan je zwiększyć ten depozyt. Ale na taki początek może pan sobie wejść jak jakieś swoje minimalne kwoty, żeby po prostu sprawdzić i potem już zdecydować, czy kontynuujemy współpracę, czy nie. Nie ma problemu tutaj, jak panu wspominałem, niech pan na siłę wstrzymać nie będzie. Ale słyszę po głosie, że pan jest mądrym człowiekiem, młodym i każdy młody człowiek chyba lubi się rozwijać i, nie wiem, uczy się czemuś nowemu. A panu w ogóle branża taka finansowa jest ciekawa, czy nie? W sumie ciężko powiedzieć, bo nigdy się nią nie interesowałem praktycznie. Ale bardzo dobrze pan liczy pieniądze. Taki proszę pana, to zależy. Ekonomista. To zależy, bo to jest zasadnicza różnica. No, wiesz, że dobrze pan liczy pieniądze, ale to mi wcale nie jest powiedziane. Na przykład, jeśli liczę dla siebie, jeśli liczę dla kogoś, no to liczę dobrze, żeby się nie pomylić, żeby kogoś nie oszukać, ale jak liczę dla siebie, to liczę jeszcze lepiej, proszę pana, bo wtedy ja stracę, nie? Wie pan, o co chodzi? No tak, oczywiście, no oczywiście, właśnie. Zgadzam się na 100%. Okej, panie Fidolu, Tak. Z jakiej kwoty pan by chciał aktywować swoje konto? Jeszcze może pan mi przypominać? Od 300 dolarów czy od 500 dolarów? Od 300. Od 300. Czyli to około, powiem panu, 1250 zł. Czy ma pan teraz na koncie tą kwotę? A to teraz byśmy robili to zasilenie? Powiem panu tak, że ja ze mną pan tego nie robi, bo w celu bezpieczeństwa pan nie może w ogóle żadnym osobom trzecim przekazywać swoje dane. My wszystkie nasze transakcje, zasilanie konta idą przez dział finansowy. Mhm. I już dział finansowy z panem się kontaktuje i tłumaczą. Taki u nas jest wygenerowany link jednorazowy pod pana bank. Pan w niego wchodzi, ma dostęp tylko i wyłącznie jeden raz na niego i pod tym linkiem pan zasila swoje konto. Żeby pan na pewno zasilał swoje konto. Tak. A i tam będą te wszystkie dane, nie? Do przelewu, co tam wypełnić, nie? Tak, oczywiście. No dobra. Także ja mogę pana w takim razie po naszej rozmowie przyłączyć na dział finansowy i pani Nikola Szewczyk z panem się skontaktuje i wszystko pomoże, potłumaczy, jak to wszystko trzeba zrobić dobrze, żeby było jak najbardziej dobrze i... Tak. Znaczy, wie pan co, bo teraz to ja tak za bardzo czasu nie mam, no bo jestem w pracy, nie? Ale jest godzina teraz 14:20 i ja panu powiem za godzinę będę kończył pracę teraz.
To można mi podesłać tam na maila te dane, ten numer konta i tak dalej. A ja po drodze, jak będę wracał do domu, to tego, po drodze mijam pocztę właśnie, to sobie pójdę na pocztę, zrobię ten przelew, nie, i niech mi pani tam oddzwoni o godzinie 16, czy tego, to już sobie pogadamy tam, co tam dalej. Okej, ja w takim razie mogę przekazać tą informację naszym, Nikolę Szewczyk, naszym, nie wiem, z działu finansowego, żeby po prostu z panem się skontaktowały, wysłały te wszystkie dane i panu pomogły nawet w trakcie tego, bo nie, czasami pan... też... Tak. Wie pan, zrobić przelew to nie jest problem, nie? Tylko żeby mi wysłać teraz dane, nie? Ja sobie później tam w drodze do domu to ogarnę i niech mi przedzwoni tam o godzinie 16, powiedzmy, nie? Czy tam chwilę po 16, ja już będę wolny, już będę po tym, po zrobionej wpłacie, także no. Także niech się kontaktuje, będziemy tam działać dalej, nie? Okej, nie ma problemu. No. W takim razie może pan zaczekać chwilkę na linii, ja przekażę tą informację i z panem już kończymy. Dobrze. Okej. Halo, panie Fidole, jestem tutaj. Halo. Słyszy mnie pan? Słyszę. Ja skontaktowałem się z działem finansowym, ona przekazała mi informację, że po prostu przez przelew bankowy. A wie pan, czy można robić przelewy międzynarodowe przez pocztę? Tak, jak najbardziej. Można. Ja już robiłem kiedyś kilka międzynarodowych, także nie było problemu. Po prostu jest kwestia taka, że po prostu przez przelew bankowy będą zaksięgowane środki do wtorku, a przez aplikację mobilną, jeżeli pan po prostu wchodzi przez link, tak, przy wsparciu z naszym działem finansowym, po prostu księgują się w tym samym dniu, bo to jest automatycznie na platformie pan zasyła swoje konto. A jeżeli przelewem, to my musimy czekać do 3 dni roboczych i po prostu środki się zaksięgują we wtorek. To jak panu wygodniej? Po prostu pan już zaczyna współpracę na przykład w następnym tygodniu, a tak może jeszcze pan już w poniedziałek zaczynać z nami handlować. To jak panu wygodniej? Ja wie pan, poniedziałek to nie, bo poniedziałki to... No w poniedziałki jest najgorszy zapierdol w pracy i wiadomo, to później to człowiek to nie ma siły. To od wtorku to by mogło być. To by było nawet lepiej. Ten jeden dzień to myślę, że tam jakoś to nie wpłynie na to. Panie, ja mogę przekazać w takim razie informację, żeby z panią... Może lepiej niech dział finansowy z panem się skontaktuje za godziny i z panem już ustalą najwygodniejszy sposób aktywacji, okej? Tak, chyba będzie najlepiej. Tak, to o godzinie 16 bym prosił, żeby tam się dział finansowy skontaktował i tam sobie ustalimy już wszystko. Okej, nie ma problemu. Panie Fidole, bardzo mi miło z panem porozmawiać. Życzę panu miłego zakończenia dnia, udanej aktywacji i do usłyszenia po udanej aktywacji. Ja z panem się jeszcze raz skontaktuję, żeby przekazać taką informację wstępną do naszego eksperta, okej? Dobrze, to dziękuję, czekam na dział finansowy, na telefon. Miłego dnia. Nikola Szewczyk, jestem z działu finansowego. Dzień dobry, panie Nikoli, otrzymałam wiadomość od pana menedżera, że panu potrzebna pomoc w aktywacji pana konta, zgadza się pan? To bardzo dobrze, że pani otrzymała od niego wiadomość. To znaczy, że jest dobra komunikacja, tak? I reszta się zgadza. Okej. Panie Witoldzie, ja mam do pana dwa takie wstępnych i technicznych pytanka. Pierwsze pytanko to jest, z pomocą jakiego banku pan zrobi tą aktywację i w przyszłości na jaki bank pan będzie wycofał swoje fundusze? Bank pocztowy to będzie. Bank pocztowy, okej. Pan korzysta tylko z jednego banku, czy jeszcze jest jakieś banki u pana? A to jest jakiś problem z tym pocztowym, czy... Nie, po prostu pytam u pana, żeby rozumieć, gdzie, jaka jest komisja, tak, za korzystanie, zapłaty, wypłaty i tak dalej. No, możemy działać... Na tym pocztowym, kurde, teraz operuję, bo tam mam jeszcze kilka innych, ale no już tak, troszeczkę spalony jestem tam u innych. Czyli rozumiem, że i w przyszłości pan by chciał wycofać swoje fundusze na bank pocztowy.
No tak, tak, na pan pocztowy, tam. Okej. Okay. Tamte mam zablokowane. Okej, okay, świetnie. Okej, okay, okej, okay, dobrze. A, panie Stolczy, jeszcze mam takie pytanie do pana. Ja mogę wysłać linka na system płatniczy na WhatsAppa czy na skrzynkę mailową? Jak by panu pasowało? Na maila, bo WhatsAppa to ja nie posiadam. Okej, okay, na maila. Tutaj jest u pana mail bogdan@biedrona.onet.pl. To jest prawidłowy mail pana? Tak, tak, tak. To jest mój mail. Dokładnie. Okej, okay, dobrze. A, panie Stolczy, ja wysyłam panu linka, w temacie będzie napisany link, ten link jest jednorazowy, wyłącznie pod pana bank pocztowy, wygenerowany, link nie skanuje, nie zapisuje żadnych pana danych, bo to jest prywatna informacja każdego człowieka i oczywiście, że osoby, która korzysta z bankingu. To jest dla pana jasne? Jasne, jasne. Jasne, okej, okay, dobrze. Mail może przejść do pana albo że w przychodzący, albo że w spamie. Niech pan teraz zaloguje się na swoją skrzynkę mailową i zobaczy. Jest pan na swojej skrzynce mailowej? No, już prawie cię zaraz. O, jest, Nikola Szewczyk jest. Tak, Nikola Szewczyk, okej. Okay. I teraz pan może wcisnąć na tego linka i dalej pan mi powie, co pan widzi przed sobą, dobrze? Żeby aha, ja pana mogła pokierować. Fajnie. No jest tutaj. Otworzył pan tego linka? Tak, tak, okay. Capital Trust Investment. Okej, okay. Jest aha, pole, gdzie u pana napisane 0,00 euro. Tak, tak, tak. Okej, okay. Tam pan wpisuje kwotę. Mhm. Wpisał pan kwotę 300, pięknie. Tak, 300. Tam u pana jest następne pole, to wpisz swój mail, zgadza się pan? Tak, 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 jest mail. Okej, okay. Teraz pan powoli wpisuje swojego maila, pięknie. Dalej u pana jest metoda płatności, pan zaznacza kartą. Tak, tak. Dobrze, i dalej u pana jest pole, gdzie pan musi wpisać dane swojej karty. Teraz ja panu powiem bardzo ważne rzeczy. Pierwsze, pan teraz cichutko to wpisuje, żeby ja nie słyszała żadnych cyferek, literek i tak dalej, bo to jest prywatna informacja. Jeszcze raz powtórzę panu, że link nie skanuje i nie zapisuje pana danych. Czyli teraz powoli pan wpisuje swój numer karty, 16 cyferek. Pana to jest albo Visa, albo Mastercard. Zaczyna się na czwórkę lub na piątkę kartę. No, może być Maestro? A pan korzysta z Maestro? A, bo no, ten link jest wyłącznie pod aha, Visa albo Mastercard. A, dobra, dobra. A nie, dobra, to będzie Mastercard, dobra. No Maestro to jest... Okej. Okay. Na Maestro jest inny link, ale właśnie zawsze kto, klienci, którzy korzystają z Maestro, oni są robią przelewy, bo nie ma tak dużo w świecie systemów płatniczych dla płaty z pomocą karty Maestro. Mhm. Dobra, dobra, rozumiem. Okej. Okay. Mhm. Dobra, kod przyjechał. Data ważności, miesiąc i rok. CVC. Trzy cyferki z tyłu karty. Teraz niech pan jeszcze raz wszystko sprawdzi, żeby wszystko było ok, prawidłowo wpisane. Mhm. Jest dobrze u pana wpisane? No jest dobrze, jest zajebiste. Ok. Dalej u pana jest następne pole, imię i nazwisko właściciela karty. Mhm. I pan wpisuje swoje imię i nazwisko. Bez polskich literek. Mhm. Okej. Okay. Dalej u pana jest kraj Polska zaznaczona, prawda? Tak, tak, no Polska. Okej. Okay. I dalej znowu u pana jest kwadracik, który pan musi zaznaczyć czaszkiem i wpisać swój numer telefonu. Dalej pan wciska na zapłać. Mhm. Zaraz sobie wypełnimy. Kurde, trochę nie z tym. A, nie, zaraz. Powoli, proszę pana, żeby u pana nie było, że... Nie, no wie pani, bo muszę sobie przejść, bo tutaj... Aha. W placówce poczty no, jest akurat.
tutaj podszedłem sobie, bo muszę wysłać parę listów, paczek. To stoję w kolejce, to tak niewygodnie trochę, ale dobra, to na razie ogarnię. No pan wpisał na zapłać? Jeszcze nie, no przepisuję tutaj te. Okej. Dobra, jest. Dobrze. Niech pan jeszcze raz sprawdzi swoją informację, tak? I wciska na zapłać. Dobra. Tutaj. Panie, co się pan tu baczysz? Tak, słucham pana. Nie do pani. Jakiś gościu za mną w kolejce, kurwa, coś się tam kręci obok mnie i patrzy, nie? A ja skaczę na wierzchu, tutaj wpisuję. No, bo ja na poczcie, nie? To ja mówiłem. Aha. Jest prawidłowo pana informacja wpisana? No jest prawidłowo, jest. Okej. Wciska pan na zapłać. Okej. I teraz pan musi potwierdzić swoją transakcję z pomocą tam albo że SMS-u czy te Secura, tak? Jak samo pan otrzymuje na numer telefonu kod od swojego banku, ten kod jest jednorazowy, 6 lub 8 cyferek, lub z pomocą aplikacji mobilnej. No wiadomo, jak tam pan musi potwierdzić? Kodem SMS. Okej, dobrze. Ja zaczekam na spokojnie, niech pan potwierdza. Potwierdził pan? Zaraz, no jeszcze SMS mi nie przyszedł. Okej, a pan ogólnie otrzymuje SMS-y w trakcie rozmowy? No przecież, co za problem. Okej. No wie pan, bo ja miałam klienta 2 godzinki temu, to on w trakcie rozmowy nie otrzymał żadnych SMS-ów. I dlatego i pytam. To zależy od banku i ogólnie od ilości transakcji dziennie w banku. To ja tak powiem panu między nami jako kierownik banku, bo kiedyś pracowałam w banku. W banku? A w jakim banku? Ja pracowałam w ING. W ING. No. Ale niedługo czasu pracowałam w ING banku. No czemu? Coś się pani nie podobało? Wypłata, powiem panu szczerze. No jak, no wypłata, no przecież to bym nie powiedział, że tego, to na ostatnim miejscu bym powiedział, że wypłata może komuś nie pasować, jak ktoś pracuje na stanowisku takim. No ja mam 2 dzieci, pani Witoldzie, no wie pan, że, Witoldzie, przepraszam, że zawsze jest wydatki, tak? I oczywiście, że mi to nie pasowało, no i musiałam zmienić pracę. No wiadomo, no jak jest jakaś lepsza oferta, no to czemu nie, no. No widzi pan, udało się panu potwierdzić? Tak, już mi przyszedł do pana, że potwierdziłem. Okej, i co teraz u pana jest napisane na stronie? No jeszcze nic, kółeczko się kręci, przetwarza transakcję chyba. Okej, kręci się, dobrze, czekamy. Czekamy. Nie, to nie dotkam się dzisiaj do tej kolejki, nie wie pani, do tego okienka, żeby wysłać te paczki, no. Jeszcze raz? Mówię, że dzisiaj to się nie dotkam do tego okienka na tej poczcie, żeby tą paczkę wysłać. No, pani, no tyle ludzi jest, że... Wiesz. Co oni robią na tej poczcie, to ja nie wiem, no. Zamiast w pracy być normalnie, to tak ludzie chodzą tutaj i wysyłają. No nie, ja nie wiem. Mnie się to nie podoba. Aha, zrozumiałam. No, człowiek spieszy do domu po pracy, jeszcze mu utrudniają życie na poczcie. A ogólnie tak codziennie pan do której godzinki pracuje? No ja tak do 15:30 do 16:00, czasami troszeczkę dłużej, to zależy czy nie, od wielu rzeczy. No fajnie, bo wiem, że dużo Polaków
pracuję tam i do 7 wieczorka, i do 8, i do 9. Zależy od branży, no proszę pani, jak wszędzie. Oczywiście. A pan ogólnie w jakiej branży jest specjalistą? W jakiej branży specjalistą? No wie pani, czy specjalistą to bym się nie nazwał, nie? Bo ja to no w sumie, ja to tam amator bardziej, nie? Ale, no, ale ogólnie to... Ogólnie to w pracy, tak można powiedzieć, około budowlanej, nie? Że tak. Aha, rozumiem. No koparką sobie jeżdżę na przykład, no, albo innym sprzętem, zależy od dnia, od zlecenia i tak dalej, i tak dalej. A ogólnie panu podoba się pracy, tak? No pewnie. Ogólnie to... No to jest... To jest dobrze, powiem szczerze. No. No, jaka tam jest sytuacja teraz na stronie? Przepraszam, na moment, bo coś jest chyba jakieś... Za chwilę, minutka, okej? Okay? Tak, słyszę. Wyłączyłem mikrofon na chwilę, bo... Coś tutaj się dzieje niedobrego w tym miejscu, gdzie jestem, wie pani? A co się dzieje? No właśnie mi tutaj tak po cichu mówili wszyscy. Bo wie pani, to zaprzyjaźniona placówka tutaj, ta pocztowa. Coś mi mówili, że głupia sprawa, że jakiś alarm bombowy jest tutaj. Nie wiem, teraz się schowałem na zapleczu. Nie wiem, co teraz robić. Okej, panu udało się potwierdzić transakcję? Nie wiem, czy ja wyjdę z tego. Tak, potwierdziłem już, no. Tylko nie wiem, co z tym alarmem, proszę pani. Co jest napisane u pana na stronie, kiedy pan potwierdził swoją transakcję? Zaraz, moment. Momencik, za chwilę pani powiem, bo... No, sytuacja jest jaka jest, muszę się ewakuować. Tego miejsca, gdzie jestem, także na momencik. Okej, czekamy. O, Jezu. O, dobra, jestem. Okej, dobrze. Co jest napisane u pana na stronie? Zara, moment, bo... Jezu. A te włoskie, te przejścia tu mają. To takie pytanko, a gdzie pan teraz jest? No tak jak pani mówię, już... O, Jezu. Tak jak pani mówiłem przed chwilą, tylko oddech złapię. A na tej poczcie, po prostu, nie? U pana jest taki malutki taki problem z zasięgiem, tak? I pana tak przerywa, to dlatego jeszcze raz zapytałam u pana, gdzie pan jest. Nie, no tak jak pani mówiłem, że na tej poczcie byłem, nie? Co tamten incydent, kurde, teraz ten alarm bombowy i tak dalej. Ale już jestem na zewnątrz, o tu będzie grubo za chwilę, pani, już tu jedzie wojsko, policja i inne służby. Mhm. Bo ktoś albo podłożył bombę, albo świruje. Nie, ja się spierdalam normalnie. Mówię pani. O Jezu, co za dzień. Okej, udało się panu potwierdzić transakcję? Tak, udało się. Jestem bezpieczny. Znaczy, transakcję też. Okej, co jest u pana na tej stronie napisane? Kiedy pan wpisał kod potwierdzający, tak? Tak, no. Co jest dalej napisane u pana? Może mi pan powiedzieć? No, że przeszło, jakieś tam gratulacje były, się, nie wiem, zamknąłem to sobie przypadkiem. A może pan ponownie wejść i zobaczyć, czy jest strona u pana otwarta, czy panu potrzebno od początku to wszystko robić? Dobra, zaraz, moment, wejdę. Wejdę zobaczyć. Okej, czekam. Aha. Dobra, myślę, zakładki po pierwsze. Jebana bomba. Jest pan na stronie? No już, no jestem. Okej, co teraz pan widzi na tej stronie? A co widzę, no... Aha, zacięła się pusta. Jest. No widzę, tu jakiś napis jest. No okej, pan kiedy potwierdził swoją transakcję, tak? Co było u pana napisane?
No jak potwierdzałem, to tylko zanim tego, zanim musiałem spieprzać poczty, to widziałem tylko, że tego. Że gratulacje, że transakcja zakończona. Okej, okay, dobrze. Okej, okay, dobrze. A teraz u pana jest strona jak od początku, tak? Tak, tak. Okej, okay, a może pan teraz wejść do swojego banku i zobaczyć, czy było spisanie środków u pana? Do swojego banku weź? Nie, pani, ja to pierdolę. Ja na tę pocztę tam nie wracam. Nie, nie, nie. Aha, okej, okay, dobrze. W takim razie teraz musimy zaczekać, bo czekam na odpowiedź działu technicznego odnośnie tego, czy udało się, czy nie udało się, tak? Bo pan powiedział, że panu udało się, tak? Musimy to teraz sprawdzić w systemie. Jeżeli wszystko udało się, tak, to oczywiście z panem skontaktuje się pana menedżer Oskar i dalej pana pokieruje i oczywiście poda aktualny czas dla rozmowy z ekspertem pana. Okej? Okay? No okej, okay, no chyba, że potwierdzenie przelewu mogę wysłać. Tak, zaraz, bo zobaczę na... Aha, no nie, dobra, nie zobaczę. Okej, okay, panie Sytolcie, to zróbmy w taki sposób. Ja teraz pójdę to wszystko sprawdzę, tak? A niech pan teraz zaczeka dokładnie tam do 5 minut i z panem skontaktuje się pan Oskar i dalej pana pokieruje, dobrze? A to na linii cały czas czekać, czy się wyłączyć, czy jak? Nie, 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 nie. Ja teraz pana rozłączam się, tak, bo muszę pójść sprawdzić to wszystko. I w ciągu tam 5 minut z panem skontaktuje się Oskar i dalej pana pokieruje, okej? Okay? A. Dobra, tylko wie pani co, jeszcze taka jedna sprawa jest. Jeszcze taka jedna sprawa jest, nie? Bo tego. Taka? No taka bardzo ważna. Wie pani. Wie pani, bo ja was tam. Wie pani, bo ja was tam znam już troszeczkę. Macie pozdrowienia od Boga. Ja was tam znam troszeczkę. Macie pozdrowienia od Bogdana, oszusty jebany. Nie rozumiem. A ja myślę, że pani rozumie. I to bardzo dobrze, w czym pani bierze udział. No okej, okay, dobrze. O czym teraz pan mówi? No pani się przyzna, no. Od kiedy ten wał trwa? Jeszcze raz, bo pana przerwało? Niemożliwe, proszę pani, żeby mnie w najlepszych momentach przerywało. No, powiem panu szczerze. Może pan jeszcze raz powtórzyć? No mogę, oczywiście, oczywiście, że mogę. Mówiłem, żeby... No słucham. Mówiłem, żeby cały call center od Bogusia pozdrowić. W szczególności dział debili, bo ja was tam o 6 znam, to już nie tylko ja. Okay, to cała jest... ferajna nasza też. Ja nie wiem, kto to jest Bogusław. No ja jestem Boguś. A może i Fidol, a może i nie? Jasne. Okej, okay, no. W takim razie dziękuję za rozmowę i życzę panu miłego dnia. No, dzięki, na razie, dzwońcie częściej. Oszusty jebane. I co za ludzie, ktoś browara niedopitego zostawił. Kurde, co za rejon.